Mieszkańcy osiedla Denków nie są zadowoleni ze sposobu funkcjonowania linii autobusowej numer 11. Największy problem mają ci z ulic Samsonowicza i Tomaszów. Jak ktoś mieszka na Samsonowicza, to musi iść taki kawał, pół godziny drogi, żeby dojść do Denkowa. A jak nie, no to trzeba iść na piechotę, bo na przykład siódemka, jak ja jadę siódemką, to jest co godzinę. No i nie bardzo mi to pasuje tak samo. Tematem kursów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Denkowie zainteresował się radny miejski Artur Głąb. Rozkład jazdy linii numer 11 nie spełnia bowiem oczekiwań mieszkańców tych terenów, ponieważ odległość do przystanku MPK jest zbyt duża i trudności mają matki starające się dostać swoimi dziećmi do lekarza, osoby starsze do placówek służby zdrowia, dzieci do szkół i osoby pracujące do zakładów pracy. Problem mieszkańców polega również na tym, że przy ulicy Samsonowicza znajduje się magazyn żywności, którą wydaje Polski Komitet Pomocy Społecznej. I tu sprawa dotyczy już wszystkich potrzebujących mieszkańców miasta, którzy mają trudność z dostaniem się do tej placówki. W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji mówią, że sprawie już się przyjrzeli i zmiany w kursach będą. I to za chwilę. Z dniem 1 kwietnia uruchamiamy linię numer 0, to znaczy wydłużamy niektóre kursy autobusu linii numer 0, które dzisiaj jest na ulicy Ogrodowej, ona będzie jechała do Samsonowicza i przez Samsonowicza do Denkowa. Będą to kursy, żeby dzieci do szkoły zawieźć o godzinie 7 i o 8 i o 14 i o 15 z powrotem byłby powrót. Jaka będzie frekwencja, ile będzie tych ludzi tam jeździło, no to wtedy podejmiemy decyzję, co robić dalej. Na ulicy Tomaszów niestety nic się w sprawie zrobić nie da, bo droga jest za wąska i zakręt uniemożliwia kursowanie tam autobusu. Wkrótce jednak wydłużone zostaną trasy linii numer 7 i numer 11, które pojadą do Przyborowa. To nie są duże odległości, bo to jest w granicach 2 km. Autobus jest na początku, Przyborowa się kończy. Spółka w 2015 roku wyszła z tego terenu z przyczyn różnych, po prostu różnych. Kwestia tam rozliczeń się i tak dalej z gminami. Dzisiaj trochę podchodzimy do tego inaczej. Przekalkulowaliśmy pewne rzeczy. Jak mówi prezes MPK Jarosław Kateusz, spółka wprowadzając te zmiany zrobi wszystko, aby uniknąć dodatkowych niepotrzebnych kosztów, które mogłyby nadwyrężyć przedsiębiorstwo. Jedyny koszt, jaki my mamy, zwiększamy, no to tylko, tylko paliwo. Czyli nie dokładamy kierowców, nie dokładamy autobusów, a tymi zasobami, które mamy, potrafimy zwiększyć ten stan świadczenia usług na terenie miasta i powiatów, powoli już tak naprawdę powiatu. Z początkiem kwietnia szykuje się jeszcze jedna zmiana, która z pewnością ucieszy mieszkańców Ćmielowa. Znów będzie tam kursował autobus linii numer 2.